tak, hejka siemka, witam wszystkich. 5 czerwca 2020 roku, piątek, w 6:30 rano. Ja nad jeziorem Paprocańskim w poszukiwaniu gadżetów wędkarskich. Ostatnie wyprawy, co miałem, to właśnie po tej drugiej stronie brzegu. Tutaj pomosty są jeszcze pozamykane, także nie można wejść, ale tutaj wzdłuż tej promenady można porzucać. Oczywiście z tej strony gorąco pozdrawiam zwyczajnego 50, siema, brachu, trzymaj się. Wpadajcie do zwyczajnego na kanał. Jeszcze troszeczkę i będziemy o 500 subów, tak, że pomożemy to osiągnąć chłopakowi. Dzisiejszy odcinek oczywiście będzie właśnie poświęcony na promocję kanału Zwyczajny 50. Ja zaraz zacznę rzucać, zobaczymy co mi tu wpadnie. Podejrzewam, że w większości pełne jakieś kapsle, ale nastawiam się na jakiś gadżet wędkarski, to będę zadowolony. Na koniec odcinka oczywiście bonusik, pewna informacja związana z dniem jutrzejszym. No i co? Ja już biorę linę i zaraz będziemy rzucać. Pierwsze rzuty, niech lina nam oka, zobaczymy co wpadnie. No i tak, lina nam okła. Lecimy z tematem. Postanawiam tu spędzić jakieś 2 godzinki, nie więcej, żeby zdążyć jeszcze ten film wrzucić. Jeszcze do pracy trzeba jechać. Tak, żeby w południe już filmik był. I co? Puściutko. Wrzucamy dalej. I puściutko, jak wpadnie coś ciekawego, to się pochwalę. No i tak, wpadł leszek. Zobaczymy kto kolejny. Rzucamy. I tak, do zielonego leszka dołącza żółty leszek. Lecimy tematem. No i tu tak, na tym kawałeczku taka kolekcja leszków, nie pokazałem wszystkiego, on jeszcze wpadł czerwony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kapselków. Zbieramy i od razu wyrzucimy do kosza na śmieci, który tutaj czeka. A ja już idę tutaj. Tu na tą promenadę. Tutaj rzucałem przed chwilą. A teraz sobie tutaj porzucamy. Pusto. Jak będzie jakiś ciekawy sygnał, jak coś padnie, to się pochwalę.
No i tak, tu też standardowo kapselki. Kolejny leszek, czerwony. Zamy dalej. I tak. Do czerwonego leszka, zielony leszek. W komplecie. No i tak sobie myślę, że gadżetów wędkarskich to raczej tu nie będzie, bo tutaj wędkarze raczej nie obcują, nie buszują tutaj. Tak teraz wędkarze to tam o, sobie płyną na środku jeziora, a nie tutaj. Nic, porzucamy chwilę i może zmienię lokalizację w inne miejsce. Oczywiście w dalszym ciągu polecam i pozdrawiam kanał Zwyczajny 50. Link do kanału będzie w opisie, także wpadajcie tam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i zostańcie na dłużej. No i tak, i kapsel kolejny. To tno wpadło teraz. Tequila! Pięknie. I tak, ten odcinek chyba będzie miał tytuł Sprzątanie 100% z kapsli. No nic, to będzie miał tak. No i tak, tutaj już sygnały na kapsle się pokończyły. Zbieramy temat i kierujemy się do kosza. O, przy okazji sprzątamy, co tam. Sprzątamy, to sprzątamy. No, magnes troszeczkę się oczyścił. No nie wiem, czemu tak koroduje. No taka jakość chyba. Ale działa. I zmierzamy na inną miejscówkę. I tu niech lina namoka. No płyciutko, płyciutko. Dno takie mliste. Także dzisiaj będzie chyba więcej sprzątania niż zabawy. No nic, i pusto. No i tak kochani, Flaming sobie musiał troszeczkę odsapnąć. I tak, kolejna tutaj garść kapsli. No zwyczajny 50, jakbym nazbierał tego tonę, to bym tam ci to zawiózł. Pewnie byś mi to przyjął, zmielił, spaczkował. Zresztą sam byś wiedział, co masz z tym zrobić. No ale nic, no odcinek dzisiaj taki troszeczkę sprzątający. No i dobrze, mniej tych kapsli w tej wodzie. Ja teraz już wiem, już nie mam wątpliwości, że w tym miejscu, po tej stronie aby promenady, no to niczego się nie możemy spodziewać. Tylko kapsli pewno z wykrywaczem, może by jakiś bilon wpadł zapewne. A pod wodą pewno i jakieś butelki są, jak i kapsle, no ale to już taka jakaś prawidłowość albo natura ludzka. No ale nic. Oczywiście ja kapselki pozbieram, wywalę do kosza. No i w dalszym ciągu oczywiście polecam kanał Zwyczajnego 50, także wpadajcie do Zwyczajnego, oglądajcie jego filmy i subskrybujcie. 500 coraz bliżej. 500 plus, o, dobre. I co jeszcze? Aha, propos bonusa. Moi kochani, jest taki temacik, że co? Ostatni odcinek, co tam nakręciłem w Goczałkowicach z Druju na tym moście, tak? Tam są dwa mosty drogowe, jeden most kolejowy, taki podwójny. Zamierzam jutro tam się wybrać, chcę tam być jutro o 7 rano. Także jak ktoś jest chętny, zainteresowany, możecie pisać jeszcze dzisiaj na flamingrecykling@2.pl. A możecie tam wpaść. Prognozuję tam być jakieś 2-3 godzinki, maksymalnie do godziny 10. I co mogę więcej powiedzieć? No mogę więcej powiedzieć, że planuję ten wypad razem z
statkiem z kanału w kanale. Także może być nas tam dwóch. Zobaczymy. Takie są plany. A więc, moi kochani, jak ktoś jest chętny, gorąco zapraszam jutro. Możecie wpaść, zobaczyć, pomóc. Albo z innych, ktoś ma magnes, wpadnijcie, będzie nas więcej, podziałamy. No i nic. To tyle właśnie z tym propos tego bonusa. Także już wiecie, jaki będzie temat jutrzejszego odcinka. I co? Ja już kończę oczywiście ten wypad sprzątający. Jak się podobało, to oczywiście łapeczka do góry. Jak się nie podobało, łapka w dół. Piszcie komentarze, na pewno na nie odpisuję. Fajnie się z tym czuję, że piszecie, że kanał tak się cieszy takim powodzeniem i zainteresowaniem. To też jest dla mnie fajne i ważne. No i oglądajcie reklamy, tak? Nic. Zbieram kapsle, idę je wywalić i do zajścia.